poniedziałek 15 października uczniowie i pracownicy zespołu szkół w Siemiatyczach przeżywali duszpasterską wizytację Jego Ekscelencji biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza. Po krótkim powitaniu uczniowie zaprezentowali fragmenty montażu słowno-muzycznego przygotowanego z okazji drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Po wygłoszonym słowie duszpasterskim ksiądz biskup złożył całej społeczności szkolnej życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, poprowadził wspólną modlitwę, a także udzielił błogosławieństwa. Podczas krótkiego spotkania z gronem pedagogicznym biskup Drohiczyński podkreślił znaczącą rolę nauczycieli w wychowaniu młodego pokolenia, dziękując za ich trud i wysiłek. My jesteśmy tymi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Czujemy się za Niego odpowiedzialni w swoim sercu i w swojej wspólnocie szkolnej. Chcemy być z Chrystusem razem, żeby od Niego wziąć jak najwięcej miłości i odwagi. Żebyśmy umieli organizować swój dzień, swoją naukę. Wytwarzają jakieś środowisko. I żył taki święty Filip Nereusz,